Chciałabym się dołączyć do tego pięknego pociągu i przeczytać fragment baśni z książki Baśnie dla dzieci i dorosłych. To będzie fragment z baśni o zielonym groszku. Rodzina groszków. Był sobie kiedyś zielony groszek. Mieszkał w strączku razem ze swoją rodziną. Wszyscy w rodzinie groszka byli zieloni i idealnie okrągli. Wszyscy czekali, aż przyjdzie ogrodnik i zerwie go z krzaka. Ale nie groszek, dlatego że groszek był inny. Już kilka dni po przyjściu na świat zaczął ciekawie przyglądać się ogrodowi przez szczelinę w strączku. A co to jest? Pytał swoich starszych braci. To jest drzewo, odpowiadali. A to? To jest tulipan. A tamto? A tamto to jest żaba. Czy to jest nasza krewna? Ależ skąd, odpowiadali bracia, twoi krewni mieszkają w strączku. W strączku? Powtarzał groszek i z powątpiewaniem patrzył na niewielką łupinę. Strączek był mały, ledwie mieścił całą groszkową rodzinę, a groszka najbardziej interesowało to, co jest poza strączkiem. Nie wierdź się, mały, mówili mu bracia. Nie bądź taki ciekawski, mówiła mu mama. Nie wychylaj się, radziły mu siostry, a tato dodawał, siedź spokojnie na swoim miejscu. Ale dlaczego? Pytał mały groszek i zaczynał się znowu wiercić, wychylać i zadawać pytania. Tak będzie dla ciebie lepiej, mówili bracia. Będziesz bezpieczny, radziły siostry. Bądź grzeczny, mówił tata. A groszek przytulał się do szczeliny w strączku i wyglądał na świat. I wszystko go zachwycało. Patrzył, jak żaba chodzi po trawie i jak pod jej łapkami kładą się żółte kwiatki kaczeńców. Obserwował fruwające muchy i zastanawiał się, czy umiałby je dogonić. Wpatrywał się w cudowne czerwone tulipany i też chciał być tak samo jak one, kołysany przez wiatr. Rodzina groszków od zawsze mieszkała spokojnie w strączkach. Nikt nie pytał, dlaczego tak jest i nikt nie chciał tego zmienić. Było im ciepło, było im bezpiecznie i było im przytulnie. I po co ktoś chciałby chcieć opuścić taki fantastyczny, mały, przytulny, ciepły strączek? Krzysiu Kolumb, czyli mój kot, spojrzał na mnie wyczekująco. Wiem, odezwałam się. Ja świetnie rozumiem tego zielonego groszka. Tak myślałem, odrzekł mój kot. A wiesz, że ludzie często zachowują się też jak zielone groszki? Wiem, potwierdził mój mądry kot. Lubią znaleźć sobie bezpieczny strączek i spędzić w nim całe życie. No właśnie, zgodziłam się. Mam takiego znajomego, który bardzo narzeka na swoje życie. Nie lubi swojej pracy, nie lubi swojego miasta, nie lubi swojej rodziny. Poradziłam mu, żeby poszukał innej pracy, może przeprowadził się do innego miasta, ale strączek ciasny, ale własny, przerwał mi Krzysiu Kolumb. Groszkowie też tak myślą, czują się bezpiecznie w małym, ciasnym strączku. Chcieliby mieć większy, ale boją się poszukać innego. Boją się, że go nie znajdą, powiedziałam. Boją się, że jeżeli zostawią ten stary, ciasny strączek, to zabłądzą i stracą wszystko. A czy wiesz, co w tej sytuacji myślą koty? Zapytał kot Kolumb. Wiem, odpowiedziałam od razu, bo ja chyba myślę tak samo jak kot, więc gdybym była groszkiem, to powiedziałabym tak. Kiedy jesteś przekonany o tym, że strączek ci nie odpowiada, to idź i poszukaj lepszego. No właśnie. No bo jaki sens ma mieszkanie w zaciasnym strączku do końca życia? No właśnie, zgodził się kot Kolumb. I to samo powiedziała zielonemu groszkowi żaba. Tak wygląda zielony groszek w swoim strączku.